Podążamy dzisiaj w sadzie. Kolejne prace. Witam wszystkich. Jesteśmy przy śliwce węgierce. Jak zauważyliście, spore przyrosty. Kolosalne. Trzeba się będzie pozbyć. Rozrzedzić trochę to drzewko, bo nam tak zarosło, że nie wiadomo naprawdę od czego zacząć. Już wam mówię od czego zacząć. Wszelką drobnicę, która idzie do środka drzewka, korony, usuwamy. Tak jak na przykład to. Tutaj ma bardzo dużo krótkopędów. Ale trzeba będzie się z tym pożegnać. Tu ta gałązka idzie bardzo do środka korony. Wysuwamy ją. Pięknie. Nagrywam sam, więc nie wiem jak tak naprawdę nagrywam. Zobaczymy to na etapie końcowym nagrywania. Nie szarpiemy sekatorem. Takie suche ucinamy. Nie zostawiamy czegoś takiego jak teraz, o, tniemy jak najkrócej, ale nie tak jak tutaj, to będzie trzeba piłką usunąć, żeby nam tutaj się nie robiło problemu. Wszystkie te krótkie można usuwać, aczkolwiek one też będą kwitnąć. Tutaj tak na przykład, jak tutaj mamy, tutaj jest pączek na kwiat, tutaj też pączek na kwiat, tutaj tak samo pączek na kwiat. Ja to zostawiam, ale tą gałązkę usuwam. Jak się da, jak najkrócej, jak się nie da, to tak jak się da. No tutaj trzeba będzie drzewko przerzedzić. Tą bym zostawił. Tą trzeba skrócić. Po co nam taki kolos wielki? Wszystkie te z środka trzeba pousuwać. Jest ich po prostu tutaj za dużo. A to nie ma być wierzba. Tylko co? Drzewko owocowe. Trzeba dać temu trochę powietrza przejrzystego.
dać światła, dać możliwość rozrośnięcia się. Tutaj mamy pączek zewnętrzny, miętne nad tym pączkiem i już koronka nam się zmieni, ta gałązka będzie szła do góry. Skrócę ją, ale już nie na filmiku, bo niestety trzymam telefon i jest mi to ciężko wykonać samemu, trzymając jeszcze dodatkowo telefon. Tą małą gadzinkę usuwamy, ta też nam jest niepotrzebna. Coś tam wygląda, jakoś to wygląda, ale jeszcze te dwa przewodniki, co z nimi zrobić? Z któregoś trzeba zrezygnować. Ja myślę, że trzeba będzie zrezygnować z tego pana. Po co mi dwa przewodniki przy takiej śliwce? Tutaj zauważcie, nachodzą się dwie gałązki, wręcz dotykają siebie. Ja usunę tą. Jeszcze ją trochę tutaj skrócę. Pięknie. To zauważcie, że aj nie łapie mi ten telefon ostrości. No ciężko mi będzie wam pokazać, ale mam bardzo piękną tubę z pąkiem owocowym. Tu usuwamy, bo idzie nam do góry, do środka. Zostawiamy tą zewnętrzną. Tak ładnie sobie rośnie. Jeszcze ją tutaj skierujemy na dół, żeby nam tak nie szła do góry. Tu nam została taka długa gałąź. Skierujemy ją tu, w tę stronę. Ja się pozbędę tego raczej w całości. I tego też w całości się pozbędę. To jest niepotrzebne. Po co mi takie wielkie drzewo? I skracam je na tą długość. Te wszystkie czubki też skracam. Też. No i tak można powiedzieć, że już jest przycięte. W sumie została tylko kosmetyka.
Te długie wilki to usuwam. Po to, żeby mi nie zagęszczały tak tego drzewka. I niech sobie rośnie do góry dalej. Ale już jest odgęszczone. Już nie będzie tak mocno szło w liście. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że filmik trochę pomógł. Te małe, tak jak powiedziałem, trzeba usuwać. One nam tutaj są niepotrzebne. Tylko nam zabierają i drzewku potrzebne światło. No i śliwka węgierka jest przycięta. Zabieram się za resztę drzewek, a jest tego trochę jeszcze. Do zobaczenia, cześć.